Wiktor, remisujemy tutaj z Resowiem 1-1. Jakie uczucia towarzyszą po tym meczu? Złość, rozczarowanie? Myślę, że niedosyt na pewno duży, bo myślę, że pierwsza połowa mieliśmy raczej wszystko pod kontrolą. Uważam, że graliśmy naprawdę nieźle i gdzieś gorzej wchodzimy od razu z początku w drugą połowę i gdzieś ze spokojnego meczu sami stwarzamy sytuację przeciwnikowi. Głównie niedosyt, uważam, to jest takie najlepsze słowo. Coś o warunkach możesz powiedzieć? Tu w pierwszej połowie miały w ogóle wpływ jakikolwiek na ten mecz? Na pewno dziś nie były to komfortowe warunki, stała woda, ale to trzeba się było do tego przestawić, już przeciwnik miał takie same warunki i myślę, że po prostu trzeba było dobrze wejść i później już to nie zwracać na to uwagi. A tak jak mówisz, towarzyszy niedosyt, no natomiast teraz taki ciężki tydzień, bo w połowie tygodnia mecz pucharowy w Bydgoszczy, później znów następny daleki wyjazd do Gdyni. Tak, no nie ma czasu na odpoczynek, jedziemy zaraz w środę, mamy puchar, koncentrujemy się na razie na pucharze, później mecz, więc robimy robotę swoją. Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.